Siemaneczko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy testować pomadki Chupa Chups od BS. Pomadki zakupiłam w Biedronce. Jak widzicie, są one z firmy BS. Możecie tą firmę kojarzyć z kosmetyków Dominika Rupińskiego, z którą współpracował, gdy wypuścił swoją perfumę. Kule, jak i pomadki. Tutaj widzimy, że pomadki są sygnaturowane BS Kids, czyli są przeznaczone dla dzieci. Wtedy nie było tej informacji na opakowaniu, no ale okej, teraz jest. Mamy do przetestowania 3 pomadki Chupa Chups. I są one naprawdę mega zachęcające, mega crazy i naprawdę bardzo kolorowe, ładne. No i przede wszystkim wydają się być bardzo smaczne, więc mam nadzieję, że oprócz zapachu będzie również pyszny smaczek. Ale okej, mniejsza o większość, zacznijmy testowanie. Ale zanim zaczniemy, to oczywiście, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z testowaniem! I w pierwszej kolejności przetestujemy pomadkę Chupa Chups o smaku truskawkowym. Pomadka jest różowo-czerwona w kolorach truskawki oraz samego lizaka Chupa Chups o smaku truskawkowym. Jak dla mnie pomadka jest zapakowana naprawdę kreatywnie oraz zachęcająco. Tutaj mamy bardzo fajnie wycięte, zaznaczone logo Chupa Chups. Poniżej oczywiście jest truskawka, strawberry lip balm, a na odwrocie mamy informację, że jest to pomadka do ust Chupa Chups o smaku truskawkowym. A tutaj mamy naszą pomadkę, więc otwieramy! Okej, i mamy naszą przepiękną pomadkę. Bardzo łatwiutko się kręci. Otwiera się. Okej, jest zabezpieczona poprawnie. Nie otwiera się też tak łatwo. Jest błyszcząca. Ma również przepiękną naklejkę. W sumie świetny motyw jest z tymi krążkami błyszczącymi. Również świetnie umiejscowione jest to logo. No na środku, ale w każdym razie bardzo fajnie jest to wszystko skomponowane razem ze sobą. A dookoła loga, dookoła pierwszego okręgu są truskaweczki. Spójrzcie. Okej, no to testujemy. Pomadka jest biała. No, szkoda, że jest biała. Z tego co pamiętam, to Dominik Rupiński również miał białe pomadki. Miał fioletową, różową oraz niebieską. I one też nie miały koloru, były po prostu białe. Ja bardzo lubię takie bajery, takie gadżety, więc dla mnie kolor dużo daje przy takich małych produktach. No bo w sumie, co tutaj można zrobić? Dać kolor, smak oraz zapach. No i to są takie trzy główne rzeczy, którymi może się pomadka wyróżnić. Natomiast tutaj już zabrali nam kolor. Jest zwykły, klasyczny, biały. Kolor po prostu wazeliny. Okej, jeżeli chodzi o zapach, nawet powiem wam, że nie muszę przybliżać tej pomadki do nosa, ponieważ jest naprawdę intensywna truskawka. Dokładnie taka jak w Chupa Chupsie. Ale oczywiście tym Chupa Chupsie bez śmietanki. Natomiast jest jeszcze jedno ale w tym zapachu. A mianowicie bardzo wyraźnie również się przebija zapach wazeliny. I ten zapach wazeliny tak naprawdę to jest 1/3 zapachu, więc no to jest bardzo dużo. Truskawka jest, ale też i jest wazelina w takiej mniejszej części. No ale to co oczekiwałam jest, czyli wyraźny zapach Chupa Chups. No dosłownie od razu przy otwarciu pucha na maksa ten Chupa Chupsowy zapach. Okej, ale sprawdźmy czy ma smaczek i jak prezentuje się na ustach. Delikatnie schowam tą pomadkę, żeby jej nie połamać. No to testujemy. Pomadka w takiej samej konsystencji oraz no wszystko jest zrobione w sumie tak samo jak pomadki Dominika Rupińskiego. W sumie ta sama firma. I teraz sprawdzimy smaczek. No niestety smaku w ogóle nie ma Chupa Chupsa, w ogóle nie ma smaku truskawki. Jest tylko i wyłącznie wyczuwalna wazelina, więc no to jest słabe. No ale w każdym razie tak samo były zrobione pomadki Dominika Rupińskiego. Czyli one pachniały, miały tam swój zapach, była wyraźna również wyczuwalna wazelina, no i w smaku była wazelina. A w sumie to jest naprawdę na maksa słabe, ponieważ jak widzimy na półce pomadkę Chupa Chups, to bardziej myślimy o smaku niż o zapachu. No bo wiecie, Chupa Chups to jest jednak lizak, coś co się je, coś co ma smak, tylko zapach. A to jest o zapachu Chupa Chups, no ale jednak z przebijającą się wazeliną. Więc też nawet zapach mnie w 100% nie zadowala. Okej, no to lecimy z kolejną pomadką. I jako drugą pomadkę przetestujemy pomadkę Chupa Chups o smaku bardziej zapachu coli. I tutaj opakowanie mamy również bardzo zachęcające. Super zaprezentowana jest kolawka, a co do loga, to tak samo jak w poprzednim. Świetny motyw, świetnie to również jest zaprezentowane. Od razu jak patrzę na opakowanie, to myślę o Chupa Chupsie o smaku coli. Na górze BS Kids, a oczywiście tutaj znajduje się nasza pomadka, która jest zabezpieczona w plastikowy pojemniczek. To słuchajcie, nie zwlekajmy, zacznijmy testowanie. No to otwieramy. I mamy naszą piękną niebieską pomadkę. I wygląd taki jak w poprzedniej. Mamy okręgi, logo, tutaj smaczek zaprezentowany. Smaczek. Zapach zaprezentowany, czyli tutaj są szklanki coli. Powiem wam, że te pomadki z firmy BS ogólnie lepiej wyglądają niż mają samą swoją zawartość. Chodzi mi o zapach, smak i kolor. Mają naprawdę świetną grafikę, świetne opakowanie, świetne również i te opakowanie, no ale niestety wnętrze aż tak świetne nie jest. Okej, no to sprawdźmy teraz, czy rzeczywiście ma zapach Chupa Chupsa o smaku coli.
Oj tak, od razu uderzenie Chupa Chupsa. Nawet jest wyczuwalny ten delikatny kwasek, który jest w lizaku. I myślę, że tutaj kwasek robi robotę i ta wazelina nie jest wyczuwalna aż tak jak w truskawce. No zdecydowanie. Tutaj gdybym nie wiedziała, że ta wazelina aż tak ogólnie jest wyczuwalna we wszystkich pomadkach firmy BS, to bym również i tu jej nie wyczuła. Ale że wiem, że ta wazelina jest bardzo wyraźna, to delikatną nutkę czuję. Natomiast jeśli wy nigdy nie wąchaliście tych pomadek, to możecie nawet tego nie poczuć. Właśnie w tej pomadce o zapachu Coca-Coli, ponieważ jest naprawdę świetnie zakamuflowana. Okej, ale sprawdźmy, czy znajduje się tutaj smaczek. I delikatnie schowam pomadkę, żeby się nie połamała. Fujka, jest taka wazelina. Smaku ani koloru nie ma. Zapach 10 na 10. No ale słabizna, powiem wam, no słabizna. Smak w Chupa Chupsie to podstawa. Oczywiście w pomadce Chupa Chups, no bo ten smak jest ważniejszy jeszcze bardziej niż zapach. Ach, ani koloru, ani smaku. Słabo, słabo. Dobrze, że chociaż ten zapach jest. Lecimy z kolejną pomadką. Jako trzecią pomadkę i tym samym ostatnią przetestujemy o smaku, zapachu arbuzowym. I tutaj mamy również świetne opakowanie. Naprawdę. Nie no, design świetny. 10 na 10. Opakowanie naprawdę kolorystyką super. Arbuzowy, Chupa Chupsowy. Zielony, taki turkus oraz czerwony, czyli adekwatny do lizaka Chupa Chups o smaku arbuzowym. Nie, naprawdę świetne opakowanie. Na opakowanie nie mogę się napatrzeć, więc chyba wolę ten produkt tak oglądać i tak go mieć, niż go testować. No ale wiadomo, nagrywam odcinek z testowania, więc testujemy. No to otwieramy. I tutaj, tak samo jak w poprzednich, piękne okręgi, świetnie skomponowane z kolorem. I tutaj mamy nasz smaczek, zapach, arbuz. Jeju, jakie to jest słabe, że te pomadki nie mają smaku. Najgorsze pomadki Chupa Chups, jakie kiedykolwiek testowałam. A kiedyś testowałam rzeczywiście takie, które miały smaczek i były przepyszne. Bałam się, że je zjem całe. No ale nie wiem, jaka to jest firma. Jak znajdę, to przetestuję. No to sprawdzamy zapaszek. No i koloru też nie ma, taka biedacka. Jest tu przepiękny zapach Chupa Chupsa o smaku arbuzowym. I tutaj naprawdę ten arbuz tak smakowicie pachnie. Szkoda tylko, że ta pomadka nie jest tak smakowita, tylko jest obrzydliwie wazelinowata. Fu, dobra, ale sprawdźmy. No raczej nie będzie miało to smaku. No ale kurczę, no sprawdźmy, sprawdźmy, tak? Do 3 razy sztuka. I delikatnie zmniejsza pomadka, żeby jej nie połamać. No to testujemy. Nie, beton, wazelina, fu. No, tylko zapach. Ani koloru, ani smaku. Ani smaku, ani koloru. No już nie wiem, w barwnik mogliby chociaż zainwestować, nawet jak nie chcieli robić smaku, ale okej. Te pomadki z firmy BS są najsłabsze pomadki, jakie do tej pory testowałam. Totalna budżetowa i powiem wam, że to jest wszystko przerysowane. Te opakowania są naprawdę świetne. Grafika jest świetna. Opakowania samych pomadek są świetne, a produkt to jest totalny... No, to jest niefajne, jak firmy inwestują bardziej w design niż samo wnętrze produktu. No bo później widzicie, mamy to, co mamy. Spodziewamy się więcej, a dostajemy mniej. Podsumowując, pomadki z firmy BS Chupa Chups naprawdę świetnie wyglądają, mają przepiękne opakowanie, przepiękny zapach, który rzeczywiście jest 1 do 1 jak z lizaka Chupa Chups. No 10 na 10, jeżeli chodzi o zapaszek, ale niestety nie ma koloru i nie ma smaku. No i to jest bardzo słabe, ponieważ na smaku najbardziej mi zależy przy pomadkach. No i na zapachu też. No ale jak nie ma smaku, a jest zapach, no to jest takie słabe. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba. Również zapraszam was na mój Instagram, który wyświetla wam się tutaj. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!